Jest to historyczny moment dla uczelni. Przez 22 lata funkcjonowaliśmy jako uczelnia zawodowa, jako Państwowa Szkoła Wyższa. Ponieważ spełniamy bardzo wyśrubowane kryteria, które narzuciło nam ministerstwo, w związku z tym nagrodą za to jest możliwość używania nowej nazwy uczelni. Akademia Białostocka Nauk Stosowanych. Wdzięczni jesteśmy panu ministrowi Czarnkowi za tą możliwość, bo ta nazwa jest nobilitująca. Szczególnie u nas, w Białej Podlaskiej. Akademia Białostocka nie jest nową nazwą, nowym określeniem uczelni. Akademia Białostocka ma prawie 400 lat tradycji. W 1628 roku ksiądz Krzysztof Pilski-Ciborowicz poczynił starania, żeby w Białej Podlaskiej, wtedy w Białej Radziwiłłowskiej, powstała Akademia Białostocka jako filia Uniwersytetu Krakowskiego. Ze wszystkimi zasadami działania tej bardzo renomowanej uczelni, Uniwersytet Krakowski był znany w całej Europie. Trzeba było spełnić ostre kryteria, 6 ważnych, istotnych kryteriów, żeby zostać akademią. Myśmy je spełnili. Dzięki Państwa pracy, dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wysiłkowi. Jesteśmy z tego dumni. Będziemy dokonywać wszelkich starań, żeby ta uczelnia funkcjonowała w sposób, który jak najbardziej godny, jak najbardziej efektywny, żeby kształcenie naszych studentów było na takim poziomie, jak kiedyś Akademii Białostockiej, kiedy jej chyba najważniejszym absolwentem został Józef Ignacy Kraszewski. Historia kołem się toczy, chciałoby się powiedzieć. Magnificencjo rektorze, państwo prorektorze, panie przewodniczący samorządu studenckiego, w imieniu Rady Uczelni, ale też swoim, jako długoletni pracownik uczelni, ale też w imieniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, z którym ściśle współpracuje uczelnia. Chciałbym Państwu serdecznie pogratulować, panie rektorze, przede wszystkim panu i pana najbliższej załodze za to pozytywnie ukończone dążenie do celu. Historycznie chciałoby się powiedzieć, że marzeniem byłego rektora świętej pamięci profesora Józefa Wermiera, zawsze to pamiętam, było dążenie do uruchomienia Akademii Białostockiej. Profesorowi to się nie udało, ale jego przyjaciel, profesor Jerzy Wilhorn, wspaniały rektor i kontynuator, doszedł do tego celu i za to, panie rektorze, serdecznie dziękuję. Jestem dumny, że mogę być z wami, szczególnie w ten bardzo ważny i naprawdę historyczny dzień, bo to jest krok milowy w funkcjonowaniu uczelni. To są nowe perspektywy i nowe możliwości, które stoją przed Państwem jako pracownikami, ale przede wszystkim przed Państwem jako studentami. Cieszę się, że uczelnia wykonuje takie kroki milowe i nie ma zamiaru się zatrzymać w swoim rozwoju. Panie rektorze, tego z całego serca życzę. Pozwolę sobie przekazać taki skromny grabelton, bo to jest historyczny dzień. Mam nadzieję, że pan rektor znajdzie gdzieś w kątku na uczelni miejsce, które upamiętnia to dzisiejsze bardzo ważne wydarzenie.